jest dystans na wał silnika elektrycznego do dociśnięcia wewnętrznej bieżni łożyska głównego. Ja mam takie metody montażowe, że wał robię w okolicach zera z tendencją pudełko tak ciup, 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 ciup na minus, a docisku bieżnię łożyskową do odsadzenia za na wale, za łożyskiem, przez co nie mam problemów z montażem, demontażem, zacieraniem łożysk i z wszystkim tym, co ku temu jest potrzebne. O, posłuch i stale. Muszę... Jak jest na styku minimalności, to czasem nie ruszy, ale to nie ma groźne. No i to na razie w zasadzie dla tego szczegółu wszystko. A, szczegół. Silnik jest po przezwojeniu na 2800 obrotów. Tarcza borazanowo już szlifuje tak, jak można szlifować. Czyli na sam koniec super. Przynajmniej dla mnie. A jak się okazało, nie tylko noże do maszynek do mięsa, sitka czy nożyczki do krowy, co trzeba, to się tu szlifuje. Tak jak mówiłem, ja stosuję pasowania łożyskowe 0 z tendencją ciup, 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 ciup na minus. Natomiast stosuję dystanse. Tu będzie zamontowany stabilizator energii kinetycznej. Do tego stabilizatora zostanie zamontowany kardan napędowy. Tu mam przyrząd do ustawiania osiowości, bo tak pani Kargulowa powiedziała, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Kardan kardanem, przeguby przegubami, ale osiowość musi być zachowana. I tak samo łożysko jest przykręcone przez mnie po drugiej stronie. Taka niewielka przeróbka fabryczna, a ile uciechy. Ten silnik ma 5,5, tylko nie wiem czy kilowata, czy konia mechanicznego. Bo nie umiem na tabliczce precyzyjnie odczytać. Czyli po tej stronie zostało konkretnie zamontowani stabilizatora energii kinetycznej i sprzężeni kardanem ze skrzynią biegów.
To jest napęd elektryczny sprzęgła na czas rozruchu silnika głównego, czyli elektrycznego. Będzie to sprzężone w pełnej automatyce. Jak się to zakończy, sum nie wiem. Ale jak nie zrobię, to się nie dowiem. Tu będą krańcówki sterujące, zaraz wyłączające napęd elektryczny i uruchamiające silnik główny. Techniczny rysunek łącznika kardana. Ze stabilizatorem energii kinetycznej.